Cześć, z tej strony Gerd Marw, a to kolejny odcinek fantastycznej książki. Jestem przeziębiony i zasmarkany, co zapewne widać, jak i słychać, ale jest dzisiaj fantastyczna książka i będzie dzisiaj fantastyczna książka, ponieważ oprócz opowiadania o fajnej książce jest jeszcze parę innych ważnych rzeczy do powiedzenia. Także co, chciałem dzisiaj wam powiedzieć coś o Żarnach Niebios Maji Lidii Kosakowskiej, których ja nie mam w własnego egzemplarza, ale po prostu miałem w biblioteki, nieważne. Żarna Niebios jest to reedycja zbioru opowiadań, który Maja Lidia Kosakowska, Maja, a nie Maria, bez przerwy do mnie, Maja Lidia Kosakowska wydała już dawno, dawno, dawno temu pod tytułem Obrońcy Królestwa, z tego co pamiętam. I jest ono troszeczkę pozmieniane, coś tam dodane, coś tam odjęte, dodatkowe jest chyba jakieś opowiadanie, ale nie pamiętam dokładnych różnic, w każdym razie jest to mniej więcej to samo, tylko więcej, dlatego będę mówił wam o Żarnach Niebios i Żarna Niebios opłaca się znaleźć. Tomik opowiadań w świecie aniołów. Taka typowo fantastyka, że typowo angelologiczna. Anioły dobre, diabły złe, nie do końca. I ci są źli, i tamci są źli. Świat, w którym no, od razu wam powiem, tam to, gdzieś tam jest odkrywane, ale nie bardzo jest. Ten Boga nie ma. Nie ma Boga, on wyszedł po fajki i nie wrócił. W związku z tym anioły nie bardzo wiedzą, co mają robić. Diabły nie bardzo nie wiedzą, co mają robić. Pomiędzy nimi jest limbo, czyli ten taki teoretycznie czyściec, czy po prostu limbo. Miejsce dla teoretycznie nieoszczędnych dzieci kiedyś. Które jest takim miejscem pomiędzy niebem a piekłem. I tam w zasadzie jest taki obobólny pokój pomiędzy diabłami i aniołami. Każdy tam może pójść, wejść do knajpy i nie dostać nożem w plecy. No, diabeł jakby do nieba wszedł, to mógłby dostać od razu pierwsze co wryło, albo odwrotnie. No, tam strażnice i tak dalej. Po prostu limbo to jest takie miejsce, żeby pójść, nachlać się razem i posiedzieć, nie kłócąc się między sobą. I jest to świat świetny i opowiadania świetne. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Ja muszę to wyłączyć, bo znowu pewnie mi się odbija kurna w okularach, nieważne. Świat świetny, opowiadania świetne, postaci świetne. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Prosty i ogrywany już parę razy, ale kiedy Maja Lidia Kosakowska to pisała, Obrońców Królestwa, to był jeszcze w miarę świeży pomysł. I nie taki przerobiony 200 tysięcy razy, więc to trzeba zapamiętać. I ma strasznie, strasznie dużo fajnej komedii, bardzo, bardzo, bardzo pozytywnej i bardzo lekkiej komedii, a do tego wbrew pozorom ta fabuła poszczególnych opowiadań nie jest miałka, nie jest głupawa, i jednocześnie będąc lekką. Zarówno opowiadania z perspektywy aniołów, jak i diabłów, jak i ludzi, którzy trafiają tam po śmierci. Dużo perspektyw, dużo się dzieje i bardzo, bardzo fajnie można chłonąć ten świat. Z tego, co ja zrozumiałem, to na podstawie tego świata później w tym samym świecie były tworzona jej powieść, tam Siewca Burzy, czy Wiatru, czy czegokolwiek innego. Ja tego nie czytałem, ale to chyba to jest ten sam świat. Nie jestem też pewien, tak wam pierdzielę. Ale ja nie czytałem, bo słyszałem po prostu bardzo, bardzo słabe opinie na ten temat, w związku z tym nie ruszyłem tego, ale Żarna Niebios naprawdę bardzo serdecznie wszystkim polecam, bo to się opłaca przeczytać, bo to jest kawałek fajnej polskiej fantastyki, coś troszeczkę innego, a pisane... Polska fantastyka jest inna, ja to chyba parę razy już mówiłem. Jak Polak pisze fantazję, to stara się zrobić coś swojego, własnego, innego, innowacyjnego, do tego, żeby było chlanie, pierdzenie i śmiesznie. I dużo krwi było. I Maja Lidia Kosakowska, mimo że jest kobietą, to nie odchodzi od tego schematu. Też musi być inaczej, musi być sranie, musi być żyganie, musi być gwałcenie i musi być zabawnie. Może przesadzam z tym żyganiem, gwałceniem i tak dalej, wszystko naraz, ale jest to takie bardzo, bardzo specyficzny humor, który jest spotykany w zasadzie tylko w polskim fantazy. Prosty i grubiański. Dobra, tyle króciutko o Żarnach Niebios. Szkoda, że naprawdę żałuję, że nie mam ich do pokazania. Znajdziecie sobie, nawet nie bardzo mi się chce rzucać
obrazka z okładką, bo nie jest jakaś taka super zachwycająca też, tak. Co miałem wam powiedzieć? Dziś w zasadzie to powinienem całować was po stopach, albo zrobić coś niesamowitego, zatańczyć na krześle, albo zjeść kilogram cynamonu, albo przynajmniej, nie wiem, z wielką chęcią bym to zrobił, ale mnie nie stać kupić wam po 50 książek na łebka. Ponieważ dzisiaj jest bardzo, bardzo dla mnie szczególny odcinek Fantastycznej Książki, ponieważ jest to już 50. fantastyczna książka, która się ukazuje. 50 odcinków Fantastycznej Książki. Duża część z was wytrzymała ze mną 50 cholernych odcinków, z czego pierwsze były naprawdę tak denne, że nawet denność tego odcinka się do tego nie umywa. Były po prostu, powiedzmy sobie, źle, ponieważ ja się bardzo na początku źle czułem przed kamerą i w ogóle sprzęt miałem też chujowy, nieważne. To jest jedna rzecz, dla której powinienem całować was po stopach, a druga rzecz, dla której bardziej powinienem całować was po stopach, to jest fakt, że przekroczyliśmy tą magiczną dla mnie cyferkę 100 subskrypcji. Jest 100, setka, 100, setka, so, bla, bla, pff, nieważne. Od cholery widzów na kanale Gerdmarz. Ja pierniczę. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że część z was to są widzowie let's playów, a część z was to są widzowie fantastycznej książki. I rzadko kiedy jest tak. Znaczy, bardzo mam niewielu widzów, którzy oglądają i to, i to. Ale tak na dobrą sprawę mówię to tutaj i dziękuję wam tutaj, ponieważ to z fantastycznej książki kanał wyrasta i na fantastycznej książce bazuje i najwięcej mam widzów, którzy oglądają fantastyczną książkę, ponieważ tak. Także dziękuję wam bardzo za to serdecznie. Jestem po prostu zachwycony tym faktem. Ja się wszystkim znajomym chwalę, a oni na mnie patrzą jak na kretyna, ale jestem tym strasznie podjarany. Jestem strasznie z tego zadowolony. Także dziękuję, dziękuję wam. Bardzo powinienem wesołować po stopach. Powinienem coś zrobić, naprawdę ale się na serio słabo czuję i nie mam siły i nie mam pieniędzy i jestem biedny, także. Jak będę mógł, to postaram się zrobić coś niesamowitego, tylko jeszcze nie wiem co. A że ja i tak nie zrobię nic niesamowitego, bo jestem dosyć sierotowaty. To co? Tyle mam wam dzisiaj do powiedzenia. No, chyba tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Bądźcie ze mną dłużej, proszę was. Nie, teraz nie przeczcie moim słowom i niech każdy z was nie kliknie unsub, żeby mi przeskoczyło poniżej tej setki. Bądźcie ze mną, zostańcie ze mną, ja jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony. Ten kanał jeszcze będzie działał, cokolwiek by się nie działo, ilu tych widzów by nie było. Mam nadzieję, że będzie was jeszcze 50 razy tyle, co jest teraz, ale jeśli będzie to setka widzów, to ja z wielką chęcią będę to i przez 20 lat dla 100 osób prowadził, ponieważ jest super. Dziękuję wam bardzo, dużo mi dajecie. No, to fajnie. Dzięki, na razie, cześć.